Dzisiaj dwie historie, bo już się słyszałam, że się nie możecie doczekać. Tak słyszałam, tak mi pisaliście, że się nie możecie doczekać. Pozdrawiam tę osobę, która mi to napisała. To było bardzo miłe, naprawdę. Obiecałam, że w maju zacznę wrzucać filmiki a propos dwóch historyjek, więc już zaczęłam powoli nagrywać. I pierwsza historia jest taka, że słuchajcie, siedzę sobie na tarasie. Ebris sobie biega, znaczy mój pies, jak ktoś nie wie, po trawie biega tu, tam, wiecie, zabawia. I tak przyszła do mnie, bo mamy tam 4, 5, 6 schodków, żeby wyjść na taras, i ona tak wchodzi i stuka po tych schodach, że są wypłytkowane, to tak mówię, kurde, ona zawsze tak cicho chodzi, znaczy stuka pazurkami, wiadomo, ale to taki inny był stukot. Ja tak się patrzę, mówię, Ebrisek, a co tak pukasz? Ona tak się na mnie spojrzała, położyła się, ale zeszła na dół, znowu puka. Ja tak zawołam ją, ona tak, wiecie, wchodziła powolutku po tych schodach, mówię, kurde, złamała nogę i ta kość jej tak stuka, ale ją tak obejrzałam z każdej strony. Nie, co prawda dziwnie kuleje na tylnią łapkę, ale mówię, kurde, coś jest nie tak. Szybko pobiegłam do męża, a że mąż był na półpiętrze, to ten pies biedny musiał po tych schodach wejść, robił sobie przystanki. Ja mówię, nie, no ale musisz wejść do góry, no nie zostawię cię tu teraz. No i weszłyśmy na półpiętro, mówię do męża, słuchaj, musisz obejrzeć, bo mówię, chodzi i stuka, a że w pokoju, w którym przebywał, są panele drewniane, więc ten stukot też był taki inny niż na płytkach, więc ja mówię, obejrzyj ją. I ona tak przeszła do niego i stuka, ale patrzy, nic jej się nie dolega. I ja mówię, no ale słyszysz, że stuka, dziwny to jest dźwięk. Ja mówię, zobacz, tą tylnią łapkę coś tak do góry bierze. Mąż podniósł łapkę, a tam słuchajcie, pomiędzy poduszkę, tak jak poducha jest ta w środku, ta mięciutka podusia u piesków albo u kotków, akurat tu Ebrisa, to weszła mu jej skorupka, połowa skorupka orzecha. Wiecie, pusta, ale jednak weszła w samą tą poduchę. I jak szła, to pukała po prostu. I mąż jak jej wyjął, jaka była szczęśliwa, mówię wam, normalnie szok. Ja mówię, trochę byłam przerażona i potem już się uspokoiłam. Mówię, nie no, złamała nogę, ale nigdzie ani krwi, ani tej wystającej kości, nic. Mówię, kurde, jeszcze 10 minut temu chodziła, nic nie stukało, teraz stuka. A mąż mówi, że jakieś godziny wcześniej wrzucaliśmy śmieci, po prostu w sensie do śmietnika wyszliśmy i pies za nami wyszedł i tam wąchał oczywiście wszystko naokoło, z drugiej strony, przez całe śmietniki, no i wróciliśmy do domu. No i mąż mówi, że jak poszedł swoje śmieci wrzucić do śmietnika, to Ebris za nią poszedł i za nim i leżała właśnie połowa skorupki od orzecha i ona ją tak wąszyła, ona się przewróciła, ta skorupka, i Ebris podobno poszedł dalej. No ale z tego wynika, że po prostu depnęła na nią. No i tak, trochę się uspokoiłam, jak jej to wyjął, ona też była szczęśliwa. I słuchajcie, druga historia jest taka. Siedzę sobie na tarasie. Ja wam mówię o tych, to jest dwa dni pod rząd. To jest kwiecień, początek kwietnia. I słuchajcie, siedzę sobie na tarasie, opalam się, pogoda piękna, naprawdę do 15 stopni dochodziło. Siedzę sobie na foteliku, opalam się, czytam książkę. I naraz, a że naokoło sąsiedzi robią, słuchajcie, tak jak mamy naokoło trójkę sąsiadów, w sumie to, no, trójkę, i z drugiej strony ulicy mamy dwójkę, to cała to piątka robi remonty. I słuchajcie, sobie siedzę i tam naraz coś na taras spadło, tak? Znaczy zleciało z góry, spadło, sfrunęło, o może tak, bo to delikatne było. Ale patrzę, mówię, ale ci sąsiedzi naokoło robią te remonty, to mówię, kurde, zaraz mi nabrudą, bo styropian wszędzie lata, nie? Mówię, zamknę zaraz drzwi na wejście do domu, bo mi ten styropian nawlatuje do domu, a to potem ciężko wydobyć, jak się wszędzie kula. Ale mówię, a to za chwilę się podniosę i zamknę te drzwi. Ale za chwilę patrzę, coraz więcej tego styropianu. O, mówię, o nie, trzeba wstać. I słuchajcie, upadł mi ten styropian, a miałam na ramiona zarzuconą bluzę, że tutaj miałam odkryte, a to miałam tak zarzuconą, żeby mi plecki odpoczywały i miały ciepło. I słuchajcie, ja tak dotknęłam na tą bluzę, ten styropian niby upadł, a nie miałam okularów. Ja to dotknęłam, a to się rozpuściło. I słuchajcie, patrzę w górę, a to śnieg. I ja tu szybko od domu wołam psa. Wchodzimy do domu, a tu jak zaczęło sypać mocno, słuchajcie, takie wielkie, wielkie płaty śniegu. Ja to byłam w szoku. Nie dość, że w szoku byłam, bo myślałam, że to styropian, bo takie małe, najpierw takie drobne. A za chwilę to patrzę, śnieg. Już miałam kiedyś taką sytuację, pamiętacie, opowiadałam wam, jak się opiekowałam małym Boryskiem i przez okno też, bo blok remontowali i myślałam, no mówi do mnie ciocia, śnieg pada. Ja mówię, nie dziecko, to styropian, a za chwilę patrzę, aha, dobra, to śnieg. Także dziękuję wam i do zobaczenia, do jutra, pa, pa.